automat przeciwpancerny. Pojazdy wroga, które przedarłyby się przez zaporę zębów hipopotama, trafiłyby na zaporę ogniową schronu przygotowanego do tak zwanej obrony uporczywej, co oznaczało, że atakujący żołnierze mieliby ogromne trudności z wdarciem się do jego wnętrza. Ten schron bojowy, jeden z najpotężniejszych w pozycji ryglowej Johannesburg, dzisiaj Pisz, pochłonął 312 ton, jego budowa pochłonęła 312 ton cementu, 1500 ton kruszywa, 15 ton stali zbrojeniowej. Ale budowniczowie mieli pełną świadomość tego, że czas życia takiej budowli jest krótki, że musi ulec potędze pocisków artyleryjskich wielkiego kalibru i bomb lotniczych. Więc po co w ogóle to budowano? Koszt budowy przeciętnego schronu wynosił 6 tysięcy dolarów. Jego zniszczenie kosztowało 11 tysięcy dolarów. A wojna jest przede wszystkim działaniem ekonomicznym, przy całym bohaterstwie żołnierzy, którzy na tej wojnie ginęli i cierpieli. Niemcy zdają sobie sprawę z tego, że również ta potężna budowla zostanie zniszczona. Zrobili coś, żeby jej nie było widać, żeby ją zamaskować. I została obudowana deskami. Ten schron wygląda jak stodoła. Na tych żelaznych, stalowych belkach, które wychodzą na górze, montowano konstrukcję stodoły. Jej jedna ściana otwierała się. Była zamocowana na takich zawiasach tutaj na dole i wystarczyło, aby opuścić tę ścianę, aby schron pokazał swoją prawdziwą twarz, aby pokazał swoją prawdziwą siłę. Płytę pancerną, w której umieszczony był ciężki karabin maszynowy MG-34, mający ogromną siłę ognia, ogromną siłę niszczącą. Druga strzelnica ciężkiego karabinu maszynowego w schronie bojowym nazywanym BW-49, Bauwerke. Niewinna nazwa, Bauwerke, czyli budowla. I o to chodziło, żeby zmylić wroga, który dotarłby do map i zauważył takie oznaczenie, BW-49. A był to niesłychanie groźny schron bojowy, potężnie uzbrojony. Dwa karabiny maszynowe, maszyngewery 34, które na najwyższym celowniku mogły atakować cele, niszczyć cele odległe nawet o 3000 metrów. Ale tutaj, przy tej ścianie, była bardzo